sobotę 3 czerwca w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury miał miejsce walny zjazd delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w którym udział wzięli delegaci kół terenowych, członkowie władz towarzystwa, prezesi kół oraz zaproszeni goście. Tradycyjnie nie zabrakło również delegacji z Olsztyna, to najbardziej oddalone koło terenowe macierzy. Po przywitaniu gości przez prezesa stowarzyszenia miało miejsce wręczenie medali i złotych odznak dla wyróżnionych członków. Wręczamy 3 medale Pawła Stalmacha, wręczamy również złote odznaki dla zasłużonych macierzowców i oczywiście wyróżnienia za pracę za rok ubiegły, jak również za całokształt, również takie przewidziane mamy wyróżnienia dla naszych członków. Ważnym punktem zjazdu było udzielenie absolutorium zarządowi głównemu za rok 2022. Przedstawiono także sprawozdanie za miniony rok oraz plan pracy na rok 2023. Miniony rok był bardzo ciekawy. Zaczęliśmy się odbudowywać finansowo po czasie pandemii. Nie było koncertu noworocznego jak co roku, natomiast cieszymy się, że mogliśmy zrobić koncert majowy, gdzie oczywiście zysk z koncertu został przekazany na stypendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu cieszyńskiego. Czyli ta sytuacja w macierzy finansowa jest lepsza, jest lepiej? Jest dużo lepiej. Cieszymy się, że w tym kierunku idziemy z tego względu, że macierz była, jest i będzie. I zawsze przezwyciężymy wszystkie kłopoty, które nas spotykają. Czy zapisali się jacyś młodzi, dołączyli do macierzy? Bo to też zawsze tutaj było podkreślane, że tych młodych brakuje. Zgadza się. Tutaj jak najbardziej mamy nowych członków, młodych członków. Otworzyło się nowe koło w Pogwizdowie. Tam są młodzi członkowie. Jak również widzimy, że ci młodzi członkowie, młodzi, czyli 30-35 lat plus, zapisują się do macierzy. Jakie plany na ten rok? Na ten rok plany już częściowo zrealizowane, czyli koncert noworoczny, który był bardzo dużym sukcesem. Zgromadziliśmy prawie 20 tysięcy złotych na stypendia. Działalność statutowa jest prowadzona przez koła. Mamy tych kół 19. To w nich tak naprawdę tętni życie. Tam mamy wycieczki, tam mamy spotkania literackie. Koła to nasza siła i podstawa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.